Pięknie to wygląda. I masz taką świadomość, że jesteś taki maciupki, a góra jest taka ogromna, nie? No. Ty jesteś takim maciupkim robaczkiem? Tak, ogromna. Dzień Zakopanem, dzień drugi, tak? Dzień dobry. Kolejny dzień zmagań dzisiaj. Klasykiem polecimy. Morskie oko przed nami. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Na bieżąco będziemy się pokazywać co jakiś czas. Ciekawe, czy damy radę, czy nam nogi uciekną. No nie mogę. Wczoraj zrobiliśmy 10 km, dzisiaj zrobimy 20, nic nam nie będzie. Damy radę. To zobaczyska. Pa, pa. Wielkim bólem, ale dojechaliśmy na ten parking. Zobaczymy, czy nam morskie oko nie wyschło. Z opóźnieniem jedynegodzinnym. Tak, ale... godzinę jechaliśmy? No ponad. No trochę tak. Przez te objazdy. No. Ale myślę, że będzie spoko. Widoczek już jest ładny. Nawet jak nie dojdę na morskie oko, to warto było. No pokaż ten widoczek. Zobaczcie widoczek. Pod samą górą. Parking spoko. Zawsze znajdziecie miejsce, raczej. Czekaj. Nie, jak też starczy. Nagrywa? Nagrywa. Co, wyłączam. Co? Jak będą ładne widoczki, to będziemy się odpalać. Tak. Pa, pa. Już się powiem ci zacznę. Pamiętajcie o odpowiedzialnym podróżowaniu, nie konikami, tylko na nóżkach. Proszę bardzo, on tak. Foot. Koniki się męczą, a wy dotlenicie się i troszeczkę... Tak, się przychodzi połazić, a nie jeździć konikami. Tak. Nie bądźcie leniwymi dupkami. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale tam jest szron. To wszystko jest samochody były oszronione. To wszystko jest zamarznięte. A tam w ogóle zobaczy. Jakieś drzewa bez tych... bez liści, igieł. Biedne, nie? O co tu chodzi? Tu lepiej widać te kamienie. Znaczy te kamloty. Widać kamloty, tak, ale... ale w ogóle zwalone to... drzewa, nie? No. Są słabe, zobacz, bo tak, że niektóre się trzymają, niektóre nie. Ale dużo tego jest odgrywa. Tak, bo ogólnie tu było chyba kiedyś tak, że nie jestem pewna. A wyobrażasz sobie być tam na samej górze? Na tym kamieniu? Ja. Faza, co? A najlepsze, że stąd w ogóle to wygląda, jakby to było bliziutko, nie? A ja a no, jak to jest kawał drogi. A to w ogóle, wow, czemu to jest tak wysoko? No. Wow, ale to jest straszne, ale ładne. Tak, właśnie to jest, zobacz, te ale drzewa. Ale to dziwne, że to takie... Naprawdę tutaj musi być kijowe powietrze, no bo... Czy wiesz sakra, co? Co jest. Nie pamiętam, od czego to jest. To będziemy musieli, jak wrócimy, poczytać o tym. Wystarczy, zapytamy twojego dziadka, on nam wszystko powie. Dziadek? Inna sprawa, że wjechaliśmy tutaj z rejony Kraków, Zakopane i to powietrze śmierdzi. Ja myślałem, że tutaj będę oddychał pełną piersią. Tak. A muszę powiedzieć, że czuję spalinę w powietrzu, ten słynny nasz smog. I wszędzie jak jedziemy, to widać jakieś reklamy. Go eco, przerzuć tak. Się na hybrydkę. Dokładnie. Ale wiesz co, no z jednej strony jest spoko, że ludzie jakby zdali sobie sprawę z tego, że trzeba coś z tym zrobić, no. Tylko że no, dlaczego teraz? No lepiej późno niż wcale, ale żeby faktycznie coś się z tym działo, bo to jest masakra. No, to patrzę tu z przerażeniem. Przykro się na to patrzę. We'll be right back.
których mamy 6000 kroków, gdzie mój dzienny cel jak na razie to jest 8, więc idzie nieźle. Kilometrów 5 niby. Dzisiaj nie wiem, czy to widać na kamerze. Okay. Także droga do fit jest przed nami. Droga do fit and healthy. Tak. Że małe sprostowanie. Właśnie. Doinformowaliśmy się w trakcie. Tak, mój dziadek leśnik powiedział, że to nie jest wcale przez człowieka. To jest tak zwany kornik drukarz, i on tak bardzo atakuje te drzewa, że wygląda to jak ser szwajcarski. No. I to on właśnie zniszczył te drzewa. Dokładnie. Dokładnie, sorki. I nie może tego ruszać. To jest tak, że nic nie mogą wstąpić, po prostu leży. No to jest park narodowy, więc nie można tym nic. Nie można tego ruszać. No, park narodowy rządzi się swoim życiem. I to jest bardzo dobre. Tak jak mówiliśmy wcześniej, cały ten vlog jest nauką różnych czynności i podróżowania i chudnięcia. No i filmowania. Pracy nad sobą. Filmowanie przede wszystkim. Pracy nad sobą to jest motyw przewodni tego vloga. Przedzieram się. Nie, wczoraj się przedzierałaś przez zamknięty szlak. Co? Wczoraj się przedzierałaś przez zamknięty szlak. To była przygoda. No ładnie. Ładne te kamloty. Kamloty niby, nie? Takie. Jakbyś tam u góry stanęła, to bym cię nawet nie widział chyba. No. O ile bym tam wlazła. Oj, mówię hipotetycznie. Cicho, cicho, wiem przecież. I to jest tu? Dobra, fajnie, wracamy. Ci powiem. Warto było iść, nie? No. O, tam można sobie na dół zejść. Pójdziemy, co? No. Dotarliśmy. Co? Udało się. Dotarliśmy, warto było. Polecamy. No. Ale jak się trzymasz? Dobrze. No ja też jakoś tak nogi nie bolą. Mam gorszą kondycję niż myślałem, ale... Dajemy radę. Dajemy radę. A zobacz jaki tam jest ładny widok. Pierwsza większa wyprawa na vlogu udana. Tak. Co? Odhaczona. Odhaczona. Zobaczcie tam jak jest ładny. Do góry. Dobrze, zostaliśmy na Morskie Oko. Dziękujemy Wam za wspólną podróż. Mamy nadzieję, że nawet Wam się to podobało. Tak, tak? Że dajemy radę. Dajemy radę. Pamiętajcie, że dopiero zaczynamy, będziemy się rozwijać. Piszcie w komentarzach, co jest za, a co nie. Jak możecie jakąś łapkę w górę, pewnie to też dla nas jest znaczące motywacja, żeby to robić dalej. Nie będziemy Was zanudzać drogą na dół. Nagrzejemy się grzańczykiem i spadamy. Także dzięki wielkie. Cześć. Cześć. Cześć.